Cześć Wam. Słuchajcie, skoro już nakręciłem przed chwilą jeden filmik o obudowie domiernika LCR T4, także lecę z kolejnym filmikiem. Teraz będzie chyba już ostatnia część na temat kamerki Manty. Ja tutaj mam ją już z takim zestawem, na którym mogę sobie to położyć, tą kamerkę. Tutaj gdzieś mogę sobie ten uchwyt wkręcić. Na przykład załóżmy, że mam gdzieś na kasku od motoru coś takiego, że mogę zamontować, no to wtedy świetnie by się nadawała na rejestrowanie jazdy motorem. Jak niektórzy wiedzą, kupiłem ją za 25 zł uszkodzoną, naprawiłem ją, wszystko działa elegancko, fajnie. Tylko że to jest bardzo słaba kamera, to już mówię od razu na... Ups, ale bym strącił telefon. Na wstępie. I teraz Wam pokażę, że tą kamerkę MM336 można obsługiwać pilotem. Oczywiście nie mam oryginalnego pilota, dlatego zrobimy sobie taki eksperymencik z pilotami od Arduino i od żarówki, którą kupiłem sobie taką na pilota, że możemy sobie ją włączać, tam zmieniać kolory i tak dalej. Tutaj jak widzicie, ta kamerka ma odbiornik od czerwieni. I teraz zobaczymy sobie coś takiego, żeby ją włączyć. Nie włączę ją żadnym pilotem, już próbowałem. Nie da rady je włączyć, chociaż da rady ją wyłączyć pilotem. O tym się przekonacie za chwileczkę. Najpierw ją włączmy. Zobaczmy ją. Dobra. I przetestujmy sobie tego pilocika. Lecimy po kolei. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i tak dalej. Wszystkie klawisze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wciskam jedynkę. Nawet chyba będzie widać. No ja to widzę przynajmniej, jak świeci się ta dioda podczerwieni. I teraz dwójkę wciskam. Dwójką wyłączam kamerkę na tym pilocie. Znowu muszę włączyć kamerkę. Także dwójka wyłącza kamerę. Dosyć fajna opcja. Trójka nie działa. Czwórka też nie działa. Piątka nie działa. Szóstka nie działa. Siódemka. Siódemka zapala mi już żarówkę tutaj z tego pilota. Także siódemka dobra. A zgasi ją? Nie zgasi, dobra. Także ja sobie ją wyłączę. Off. Nacisnąłem off. Wi-Fi connection. Dobra. Skasujemy to, bo na razie lecimy z pilotem od tego. Siódemka, no okej, zapala mi żarówkę od tego pilota. Ósemka. Ósemka zmienia tryby. Pomiędzy trybem fotografowania. Nie wiem, czy to mi się uda uchwycić. Widzicie, ósemka. Zmienia tryby między fotografowaniem a kręceniem filmów. Dziewiątka. Dziewiątka to wchodzimy do menu. Jeszcze raz nacisnę. Nic. Dobra. Teraz tutaj lecę te trzy czerwone, 0 i hash. Zmieniło mi na jakiś taki fioletowy. Tutaj od tego pilota. Dobra, zerówka. Zerówka nic nie robi. Hash. Też nic. I teraz lecimy przyciski tutaj, te strzałka do góry. Strzałka do góry przełącza się pomiędzy trybami tutaj tych opcji. Dobra, teraz w lewo strzałka. W lewo chodzimy sobie po menu. Okej. W lewo po menu. Spróbujmy wejść w jakieś opcje. OK, wciskam. Nic się nie dzieje. Strzałka w prawo. Też nic. Strzałka w dół. Też nic. Teraz strzałka do góry. To wyszedłem z tego. Dobra. Czyli jaką ja tutaj opcję weszłem? Strzałka w lewo. Nie. A nie, dobrze. Strzałka do góry to wchodzę w tryb.
Zero, dziewiątką wyjdę. Dobra, dziewiątką wychodzę. Strzałka w lewo. To jest schodzenie po menu, powiedzmy. Dźwięki. Teraz, żeby wejść w dźwięki, to strzałka do góry. Strzałka do góry. Natomiast tutaj, żeby zmienić opcję, nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? O, dobra. Żeby zmienić tą opcję, na tym pilocie od Arduino mogę się tylko przełączać między tymi. Strzałka w dół to nie zmienia. OK. Nie zmienia. W prawo też nie zmienia. Ósemka. Ósemka też nie. Dziewiątka. Dziewiątka wychodzi. Dobra. Więc tak, tym pilotem mogę się poruszać po menu tylko w dół idąc. Mogę też wchodzić w jakąś opcję. Mogę wywoływać menu i mogę włączyć kamerkę. To jest pilot od Arduino. Natomiast co mogę zrobić tym pilotem? Lecimy po kolei, cztery przyciski będą. Raz, dwa, trzy, cztery od góry. Najpierw wciskam ten od zwiększenia światła. Nic nie robi. Zmniejszenie światła też nic nie robi. Teraz przycisk off. Waiting for Wi-Fi connection. Widzicie? Tu już mamy jakiś inny kod i on włącza tą kamerkę w tryb Wi-Fi. Dobra, teraz on. Czerwony. Nic nie robi. R. R. To jest menu i możemy sobie się przełączać. R. OK. Teraz G. G wychodzi, tak? Aha, G to jest, że tylko wchodzimy do menu. Tutaj green, teraz blue. Blue nic tutaj chyba nie robi. White też nic. Lecimy teraz kolory poniżej. To nic, to nic, to nic. Flash też nic. To nic, zdrowe też nie. Aha, tym tutaj takim niebieskim. Przełączamy jasność ustawić tryby skręcania filmów do robienia zdjęć. Ten nic nie robi, ten też nic, ten też nic, ten też nic i ten też nic. Dobra, który to był menu? RG G i teraz tym spróbujemy. A, tym wychodzi się. Dobra. Gdzie to jest menu? Tutaj wchodzimy w opcję. I teraz, jakbym chciał zmienić tą opcję, nie, tym to wchodzę. Dobra, menu. Video quality. I co? I teraz tutaj któryś. Aha, to jest do góry. Widzicie? Tutaj te słonko w dół, to się przesuwamy po menu. Natomiast R jest do góry. Dobra, widzicie, już mam dwie opcje. Słonko i R to jest schodzenie po menu. Widzicie? Ja bym chciał teraz zmienić jakąś opcję. No to dobra, RG B jak wcisnę. Nic nie robi. W też nic. Czerwony ten. Nic, nic, nic. Chcę zobaczyć, który wywołuje wejście do opcji. Tym wychodzę, dobra. Niebieskim wychodzę, muszę sobie zapamiętać. Niebieskim wychodzę. Niebieskim wychodzę. To musi się dostać chyba do
O, jest. Dobra, czyli pomarańczowym wchodzę. Tutaj mam R, wywołanie menu i przełączanie się w menu tymi dwoma. A R-ką zobaczymy, czy uda się zmienić. Teraz tam w dół. Fine, i wcisnę tego. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy sobie teraz na inną opcję jakąś. Ja bym chciał. Po którym tu się przełączałem? Dobra, zobaczymy. Motion detect. Kurde, przeszedłem. Motion detect, tym wejdę. Mamy on off. A nie, no to wtedy się przełącza. Mi chodziło bardziej o. Jak się na to koło zębate przełączyć? Spróbuję. Ty mnie. Któryś tu powinien się przełączać. Ten nie. Ten też nie, ten też nie, ten wychodzi. Dobra, jeszcze raz. Menu. Widzicie, tutaj chyba na tym nawet się nie przełączę na koło zębate. No. Nie mam opcji, żeby się przełączyć na tym. To nie działa. To mi wychodzi. To nie działa. O jest, dobra. Czyli tym wchodzę. Jak jestem tu na zakładce. Okej. I teraz w dół. Dźwięki. I teraz chciałbym przełączyć tutaj sygnał na wyłączony. Da radę? Tym nie da. Tym też nie. A tym jakbym zmienił. To przełączam się po tym. Dobra, tym do góry dam. Nic. On. Czerwony. Tym nic nie reaguje. Tym też nie. Tym też nie. Tym też nie, tym też. Widzicie, no nie mogę się przełączyć za bardzo. Aha, tym wychodzę. Tym wejdę. Nic nie mogę. A tym czerwonym? Też nie. Aha, dobra. Jak jestem w takich menu, to się przełączam tym, co włączam tryb Wi-Fi. Offem, żeby zmienić opcję tutaj. To teraz znowu nacisnę off. Włączona. Dobra, przełączę się teraz niżej. Offem. Jezu, widzicie, to mogę zmieniać dopiero tylko pilotem te opcje. Voice, record on, off. Dobra. Teraz, żeby wyjść z tego. G. Dobra, widzicie, tym pilotem mogę jakoś w miarę obsłużyć tą kamerkę. Nawet mogę przełączyć opcję. Natomiast patrzcie się w ogóle, jak wygląda firmware w tym tej mancie. Włączę się do opcji, które to. Aha, to był ten. I teraz takie coś. OK. Dźwięki, nie? Wejdę w dźwięki.
I chcę teraz z kamerką przełączyć tą opcję. Nie da rady. Wciskam tutaj w dół. To tylko mi przechodzi przez menu. Wciskam do góry przycisk. To też wchodzi. Wciskam OK. To wyłazi. Wciskam OK. Zostaje mi przycisk Power tylko. Co się dzieje, jak wcisnę Powera? Raz. Nie działa. Nie przełącza opcji. A powinno. Bo to jest coś takiego, jakbym tutaj chyba, tak? Nie wiem. Mogę się mylić. A teraz jak wezmę pilota i wcisnę off, to mi zmienia, widzicie? Pilotem od żarówki mogę tą kamerkę w jakiś sposób ustawić, ale coś wam jeszcze pokażę. Data i czas. Jak ustawić w ogóle tutaj datę i czas w tej kamerce? Nie da rady. Wciskam tutaj w bok, na dół, przycisk. Jak widzicie, mamy datę. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Wciskam do góry. Nie zmienia mi daty czasu. Wciskam OK. To wychodzi mi do tego, do menu. Wciskam Power. To mi przechodzi pomiędzy trybami. Jak wcisnę Power. Jak wcisnę tutaj na pilocie, to też mi przechodzi. To jest tak, jakbym wciskał ten przycisk. Także tutaj daty w tej kamerce ja nie potrafię zmienić. Tak jakby był, kurde, jakiś skrzaniony ten firmware i obsługa tej kamerki. Pilotem też nie da rady zmienić nic, jeżeli chodzi o datę. Inne opcje możemy zmienić, ale daty za cholerę nie udało mi się ustawić w tej kamerce. Także jak ktoś wie, jak tu zmienić w Mancie MM336 datę, to proszę napisać w komentarzu, będę bardzo, bardzo wdzięczny i naprawdę pochylę czoła, bo ja już wyczerpałem wszystkie pomysły i wydaje mi się, że tylko można oryginalnym pilotem jakoś coś tam pozmieniać tutaj w tym menu albo wgrywając nowsze oprogramowanie, którego nigdzie nie mogę dostać. To jeżeli chodzi o Mantę i ich oprogramowanie. I co? I to by było na tyle. Zobaczyliście taki teścik dwóch pilotów. Jeszcze mógłbym wziąć od telewizora oczywiście, ale już nie będę się bawił. Zabawę zostawiam wam, jeżeli macie w domu jakieś... Mogłem pilotem włączyć. Jakieś tam swoje piloty i z tą kamerką możecie się bawić. Także to by było na tyle i to jest chyba ostatni filmik na temat tej kamerki, bo już naprawdę za dużo i tak nakręciłem filmików na temat tej kamerki. Trzymajcie, pozdrawiam się. Pozdrawiam was. Nie się, ale was.